XIX wieku odbywały się ostatnie msze słowińskie. Ostatnim modlącym się w ojczystej mowie Słowińcom dawano te modlitewniki do trumny. Dzięki temu ocalały do naszych czasów, chociaż skazane były na zagładę. Abraham z Tomkiem Rogalą bez paszportów i bez pieniędzy poszli na konferencję i wystąpili aż na ten Wersal, gdzie panowie politycy o pokoju podobno mówią. Granice ustalają. O tej wyprawie krążą legendy. Oto jedna z nich. Żandarm francuski Alt, a Abraham na nic się nie ogląda, wpada na tę salę, gdzie radzą cztery głowy, musztruje każdego wzrokiem i myśli tak. Ten z kuńską gąbą w szkłach, sztywny jakby ryńczok albo pastuszy, bazu na pełk. To będzie prezydent Wilson. Dradzi z obwisłym wąsem, to Clemenceau, co go tygrysem zwiął. Trzeci to Orleando, a ten czwarty z fotografki Guetuna błyznął. To będzie ten Lloyd George. Jojo. Przełknął ślinę i rzecze do Wilsona. Oni, panowie, nie idzie tak. Nam potrzebne płemerze cały, z gduńskiem i młeżem. Malutkim skrawkiem jeno, gąbę nam nie zatkuce. Na mój apel, panowie, 4000 kaszebów stanie, wielkoludów tak jak ju. I siłą weźmiemy sobie płemerze. Męża ani kusi purt nam nie wedrze. Jo. Długa była droga do tej Polski. Antoni Abraham to był człowiek bardzo czysty, wysoki, silny. Wędrując po Kaszubach jako komiwojażer, również odprowadza książki. Doskonały mówca, trybun ludowy kaszubski, przemawiał tylko i wyłącznie po kaszubsku, a to słowo docierało do najgłębszych warstw ludowych. Sławny jest wiec w Żarnowcu, o którym pisze. Na wiecu czterech żandarmów i wojt i sołtys w kajdancie mnie zwiózele. Przed łeci mało około 300 słuchaczy, że nie chcąłem po niemiecku przemawiać. Właśnie w tym stoimy miejscu historycznym, kiedy po nielegalnie zorganizowanym wiecu przez Antoniego Abrahama, wyszedłszy z tego tutaj domu, został skuty kajdanami przez żandarmów pruskich. On, jako człowiek silny, potężny, szarpnął te więzy i na oczach zabawionego tłumu tutaj na tym podwórku krzyknął: Wejtale ledze, dresze moi kochani kaszebi, tak jak te lincuchy z moich rankteru pankły, tak niedługo pankną nie pęta nasi niewoli pruści i Polska przędza na zód. Jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święce imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święce imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Vater unser, ja lubię z tym hymy.
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. To są basy, to są skrzepcie, a to znaczy szlachcica. No, powtórz, spróbuj powtórzyć. No, to są basy, to są skrzepcie, to są znaczy szlachcica. To je rydel, a to je tycz. To je rydel, a to je tycz. A to są chłejni widłe gnojni. To są chłejni widłe gnojni. Ślicznie. To je krzewi, a to prosty. To je krzewi, to prosty. A to je tylni kłeło łezny. To je tylni kłeło łezny. To są chycie. A to ptyci. To są chyci, a to ptyci. To je cały, a to je pół. To je cały, a to je pół. To łesył, a to wół. A to łesył, a to wół. Alfabet kaszubski, czyli inaczej nuty kaszubskie, był u nas bardzo dawno. Twórcą tego alfabetu był poeta kaszubski, Hieronim Derdowski. Rodzice to przywieźli od Wankiego. I ojciec pokazał. Wtedy mama zanuciła, a nauczyciel Stanisław Ledochowski to wziął skrzypce i odegrał zaraz. Przyszłam do szkoły. Właściwie nie znałam w ogóle języka niemieckiego. Wiedziałam tylko od starszego rodzeństwa, żeby jak powiedzą, jak nauczyciel powie wie Heistum, jak ty się nazywasz, nie? To wstaniesz i powiesz Władysława Srebrkowska. I ja tak zrobiłam. A nauczyciel mnie poprawił nie Srebrkowska, tylko Srebrkowski. No, to było dla mnie nieważne, że co, jak to on mnie robił z mężczyzny ze mnie. To było niemożliwe. Naszych sąsiadów, taka Agata Bukowska, to nie widziała, jak to się. Więc jak ją zapytała w hajstu, bo rodzice jej kazali powtarzać wszystko, co. Więc ona powtórzyła w hajstu. Ta jeszcze raz mówi w hajstu, jak się nazywasz, nie? A ta znowu powtarza. Nareszcie ta się zdenerwowała, ta pani Wilśner, nauczycielka, i mówi hajstu Max, a ona jej powtarzyła hajstu Max. Więc mam tutaj przed sobą kronikę szkoły w Studzińcach, założoną w 1883 roku. Pod rokiem 1884 jest taka notatka. Przeczytam najpierw w oryginale, a potem przetłumaczę. Die hiesige Schule ist eine katholische und sprachlich polnische. Sämtliche Kinder sind katholisch und polnisch reden. Miejscowa szkoła jest szkołą katolicką i w mowie polską. Wszystkie dzieci są katolickie i po polsku mówiące. Kronikarze prowadzili przez szereg lat specjalną statystykę. I z tej statystyki wynikało, że językiem polskim posługiwało się w roku 1910 99 dzieci mówiące językiem niemieckim, 1. W roku 1912 językiem polskim posługiwało się 102 dzieci, z językiem niemieckim żadno dziecko. Uczyła nas matka. Nie zawsze mi się to wtedy podobało, bo matka zamiast pozwolić nam się bawić, powiedziała dość, teraz proszę przyjść. I wtedy ona, ponieważ ona pięknie śpiewała, miała wspaniały głos, a prawie wszystkie piosenki, czy pieśni kościelne, czy takie, wszystkie znała na pamięć. To ona książkę otworzyła i musieliśmy w tej książce czytać i śpiewać. Czyli były ważniejsze jakieś historyczne sprawy, to ojciec wchodził. Zasługa matki jest o tyle, że ona te pierwsze początki dała.
A zasługa ojca to jest ta, że on nam dał całokształt. Olbrzymią rolę mieli pisarze regionalne, a szczególnie bardzo ulubiony pisarz Heronim Drdowski. Ten, który napisał Kaszebę pod Wiedniem, który pokazywał publicznie udział bytowskich Kaszubów w bitwie pod Wiedniem. Czesta lot nazut, Turce rozjuszeni, a katolecz krwi mocno spragnieni wpadle jak wilce w kraja Austriaka, niosąc przed sobą chorążew proroka. Był styp, wrycz, wajntoch, wszeszczyt, szej z Rekowa, mrózg, brunik, białka i mach spod Betowa. Był brycht spod Juszków, gdy największy skłeczczy i wycońcom mu służele beloczczy. Prawda i szamier zglisna był w nim gronie, co na Kaszubach miał najlepszy płynie. Woło więc Kaszubszczy dzedzice i rzecze dunych jak cud skazanice. Druhe, dziś nie czas polewać na zwierza, bo król Jan sobie jeszcze brakuje żołnierza. Chce dostać Turka pod Wiedniem do matni, niech i Kaszuby nie będą ostatni. Kaszubi uwierzyli, że ich kultura jest również wartościowa i nie może być pogardzana. I było to olbrzymim zdziwieniem dla tych, którzy przez tyle wieków starali się, czynili wysiłki w celem zgermanizowania wszystkiego, co tu słowiańskie. A ciekawostką jest także i to, że ziemia bytowska pod bezpośrednim władaniem Polski była zaledwie przez 20 lat za króla Władysława IV. A więc zaledwie 20 lat. A mimo to, mimo tej długowiekowej niewoli, zachowała się tutaj żywa mowa. To zdjęcie pochodzi z 1901 roku. Przedstawia uczniów szkół pomorskich, oskarżonych w procesie toruńskim o przynależność do tajnych kół filomackich. Najstarszymi tradycjami filomackimi poszczycić się może gimnazjum w Chojnicach, do dziś noszące imię filomatów pomorskich. O co ich oskarżano? O to, że będąc Polakami chcieli poznawać swój ojczysty język, kształcić się w literaturze i historii Polski. Recytując poetów polskich na tajnych zebraniach, budzili świadomość narodową. Za tym szły czyny. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, ówczesny dyrektor gimnazjum dr Goebel zmuszony był donieść władzom pruskim, że 5 jego uczniów zbiegło do powstania. Sądzono, że jak zniknie język, to zniknie naród. Za czasów żelaznego kanclerza Bismarka wprowadzono zarządzenia ograniczające używanie języka polskiego w kościele, szkole i urzędach. Stał się językiem nieważnym, pogardzanym, wyśmiewanym. W dodatku mogli go uczyć tylko Niemcy. Kiedy usunięto w 1887 roku język polski ze szkół całego zaboru pruskiego, naród przypomniał o swoich prawach. Protestujemy przeciwko wykluczeniu języka polskiego ze szkół naszych. Do szkół tych chodzi przeszło 300 tysięcy dzieci polskich mających prawo do kształcenia się we własnym języku. Oświadczamy uroczyście przed Bogiem, że dołożymy wszelkich starań, aby w młodzieży naszej utrzymać świadomość, że ma prawo być i pozostać Polską, zachować wiarę ojców, język ojczysty, zwyczaje i obyczaje narodowe. Yeah.
Tu stoimy przed naszym domem rodzinnym. W 1752 ten nasz pradziadek wybudował ten właśnie nasz rodzinny dom. Od tego czasu ta rodzina tu mieszkała. My tu się wszyscy pourodziliśmy się, tu wychowywaliśmy się. Zawsze przyjeżdżaliśmy na wszystkie wakacje, na wszystkie urlopy. Tu odbywało się właściwie główne życie polskości dla całej tego terenu. Tu przyjeżdżali ludzie z Berlina, ze Śląska. Najładniejsze wieczory to były letnie. Tryjowie i starsze rodzeństwo, myśmy wszyscy przyjechali na wakacje, bo wszyscy studiowali. Zbieraliśmy się u naszych sąsiadów Gliszczyńskich. Gliszczyński grał na harmonice i śpiewaliśmy polskie pieśni, piosenki. A mieszkał w sąsiednim naszym domu, mieszkał taki stary Franciszek Weiss. I on kiedyś powiedział tak do ojca: wiesz, Janie, z tych naszych dzieci będą wielkie Polaki. Pierwszego września aresztowano mojego najstarszego brata. Ojca nie aresztowano. Dopiero 9 września. Jak ojca już wyprowadzili z więzienia, to kazali tym wszystkim ustawić się w szeregu i wyprowadzili brata tego najstarszego, Alfonsa. Wyszedł brudny, zarośnięty, oczy nie mógł otworzyć, bo siedział przez cały czas w ciemnicy i taki był jakiś nieprzytomny. Taką bluzę mu mieli założoną, to bluzę tak rozszarpaną, tak rozwaloną. I teraz podeszli do ojca i mówią: to ty jesteś winien, że twój syn taki Polak był, że ty go tak wychowałeś i ty powinieneś za to teraz pokutować, teraz będziesz patrzał, jak go rozstrzelamy. No i kazali temu bratu stanąć i celowali do niego, ale nie zastrzelili go. I zawieźli ich do Sachsenhausen, do tego Oranienburgu. Tam byli razem. A potem ojciec został przewieziony do Dachau. Ale w Sachsenhausen spotkali się trzy starsi, Edmund i Józef. Oni już tam byli i tych dwóch, ta czwórka się tam spotkała. I tam odbyli oni taką rozmowę. Ojciec miał pewne wyrzuty, że on pokierował tymi dziećmi tak. I prosił ich, żeby mu wybaczyli i to, czy oni nie żałują, czy nie mają pretensje do nich. Do niego, a oni wszyscy, ta cała trójka powiedziała, że nie, nie mają, więc ojcu wybaczyli. Jak ojciec wrócił i powtórzył, tośmy się wszyscy popłakali. Ojciec wrócił na gwiazdkę w 1940 roku z obozu, ale wrócił ciężko chory, bo potem zmarł. U nas wszyscy, dotąd cała rodzina, jaka istniała na przestrzeni tej całej historii, wszyscy mieli polskie pogrzeby. A tu już było wszystko zabronione. Ksiądz proboszcz musiał wszystko po niemiecku. I to był jeden z tak typowo, tak bardzo niemiecki, jakiego jeszcze nikt na tym terenie nie miał. Wszystko odbywało się po niemiecku. To całe nabożeństwo, te wszystkie uroczystości, te kazania, to wszystko. Ten wielki Polak był tak bardzo po niemiecku pochowany. A przecież ojciec całe swoje życie pracował dla Polski. Thanks.
III Rzeszy pozwoliły na uruchomianie polskich szkół mniejszościowych, wówczas ojciec przystąpił do budowy własnej szkoły, jako przybudówki do domu mieszkalnego. Szkoła ta nigdy nie doczekała się otwarcia. Mówiliśmy w domu językiem polskim w narzeczu kaszubskim. I to była moja szkoła. Polska szkoła. Mój ojciec był działaczem. Czuł się Polakiem. Za co zginął? Pytanie. Otóż Niemcy, wytaczając jemu proces w 1942 roku, zarzucili mu zdradę stanu. Na czym jeszcze ta zdrada stanu polegała? Na tym, że reprezentował przez 3 kadencje miejscową ludność polską w bytowskim krajstanu, czyli sejmiku powiatowym. Zginął pod toporem 1 kwietnia 1943 roku we więzieniu Moabit w Berlinie. Został ścięty. Mam tutaj przed sobą fragment listu pożegnalnego. List pełen żalu, ale i nadziei, że dzieci będą na pewno szczęśliwe. Niedaleko Żarnowca wznosi się pomnik z szarego kamienia z hełmem na szczycie. Wystawiony przez pruskich zaborców bohaterom poległym w wojnie światowej 1914-1918. Zginęli w obcym mundurze, pod obcą komendą. Żenkowski Albert, Butnik Johann. Cejnowa August, Kramczykowski Johann, Okon August, Pilat August, Zelonke Franz, Jestson August, Stühn Alexander. 18 wiek. Archiwalna księga opłat składanych przez chłopów z okolicznych wsi na rzecz klasztoru w Żarnowcu. Czytamy. Felix Piłat, kowal. Jakub Styn, rolnik. Ignacy Zielonka, murarz. Wawrzyniec Sejnowa, rolnik. Jan Okoń, tkacz. Wojciech Radziejewski, szewc. Jan Budnik, cieśla. Budnik Adam. Jestem. Grzyżdżon Maciej. Jestem. Sejnowa Krzysztof. Jestem. Okoń Tomasz. Jestem. Radziejewski Damian. Jestem. Styn Stanisław. Jestem. Zielonka Piotr. Jestem. Brzękowski Marek. Jestem. Jestem.